Cześć, witajcie Systemie Antyczna. Dzisiaj zrobimy sobie unboxing, test oraz szczegółową recenzję niebieskiego lasera z Allegro, który rzekomo ma 50 watów lub po prostu 5. Zapraszam. Tak, naprawdę, już mamy pierwsze niedopatrzenia specyfikacji. I teraz pytanie, czy nie, to jest na pewno w taki sposób właśnie próbuje się oszukiwać klientów i zachęcać ich właśnie na kupno, podawając jakieś parametry z kosmosu, bo ta głowica laserowa, dioda laserowa sama niemożliwe, żeby miała aż 50 watów. Te jednostki są wzięte z kosmosu, bo wszyscy dobrze wiemy, że 1 watt to jest 1000 miliwatów, a tu jest ich aż 50 tysięcy, czyli na logikę 50 watów. A tu jest napisane, że tylko 5. A pewnie sama dioda laserowa ma tak naprawdę ledwo 1 watt. Ale zaraz zobaczymy, bo będziemy robili dzisiaj unboxing, test, szczegółową recenzję, dokładnie. Okej, bez zbędnego przedłużania przejdźmy do unboxingu tego, co w zasadzie zapakował nam sam sprzedawca. A więc lecimy. Okej, tak wygląda nasza paczka. Bez zbędnego przedłużenia przejdźmy sobie do unboxingu. Dobra. Czym by to? Nożykiem oczywiście. Tu są taśmy zabezpieczające. Dosyć solidnie to jest zapakowane, chociaż z tego co widziałem, co kurierzy potrafią robić z takimi paczkami, to można się tu wszystkiego spodziewać. Zobaczymy, jak to jest zapakowane. Tak to jest zapakowane, tutaj mamy jeszcze taśmę ochronną. Taki klocek jakby. Ła. Najlepsza ochrona to brak ochrony. Pudełko jest bardzo estetyczne. Ten kolor bardzo mi się podoba. Ale dobra. Mam nadzieję, że wszystko będzie adekwatne. Co my tutaj mamy? Oczywiście fakturki tutaj niczego nie było. Pusty karton. Na zasadzie część kartonu, bo widać, że to jest jakoś odcięte i to było po prostu część jakiegoś innego wielkiego kartonu, tylko to taka jakby pseudoochrona przed rzucaniem niby. I oto jest same pudełko z naszym laserem. Fajnie. Teraz tak. Specyfikacje. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, bo Chińczycy też potrafią kłamać swojej specyfikacji, ale mamy laser trzeciej klasy, taką marangę. Materiał aluminium. Co tutaj jeszcze? Powierzchnia. Switching mode. Touch switches. Dotykowe. Ok, przełączniki dotykowe. Nie wiedziałem o tym. Myślałem, że jest tam zwykły fizyczny, tak jak na fotografii. Siła wiązki. I powiem Wam szczerze, że kupiliśmy całkowicie kota worku, bo jak widać, tutaj nie jest kompletnie nic zaznaczone. Tutaj powinien być zaznaczony taki oto hashtag. W zasadzie przy każdej części tej specyfikacji gdzieś. Rzekomo to jest 450 nanometrów. No dobra. Baterie 18650. Nie, to już mam. Tu już mamy aż dwie. 16340 względem specyfikacji. Output power. Są sprzedawane takie? 20. Maksymalnie są sprzedawane 20 tysięcy miliwatów, a ten jakieś wymyślił 50 tysięcy, a nawet tutaj nie ma czegoś takiego. Output power. Tutaj coś się komuś narzuciło, dwójka na zero. Niby 1000, niby 1200, niby 200 miliwatów. Nie wiem, nie ufam jakoś nawet temu, co jest tutaj podane. Tutaj mamy jak producenta i eksport. Z tego co widzę, chyba czeski dystrybutor. Eksport, import, o. Tak, wiele po czesku tu jest napisane, o ile się nie mylę. Także tego output power też nie możemy sobie potwierdzić. Tutaj jest znak zapytania. Bo nie wiadomo, czy to jest 1000, czy 10 tysięcy, czy 12 tysięcy bodajże, tu miało być, tylko komuś coś nie wyszło, czy 16 tysięcy, czy 20 tysięcy. 50 tysięcy tutaj nawet nie ma. A więc nie wiem, skąd on to wziął, jeśli chodzi o sprzedawcę. Beam distance on 510 tysięcy? Ale czego, metrów? Chyba tak. To mogą być metry. Startup time. Serduszko. Nie, to jest mniejszy lub równy 3 sekundy.
Operating Voltage DC od 3.7 do 7.4V. 7.4V prawdopodobnie będzie to jaśniej świecić. Tu się zgadza akurat, bo mamy dwa ogniwa po 3.7. Best Operating Temperature, czyli najlepsza temperatura od 15 stopni do 35. To się zgadza z względem specyfikacji. Fakuda diametr 6 metrów, to jest prawdopodobnie średnica i w sumie tak jest podane w specyfikacji. A więc okej, okay, nie śmiem tego zatwierdzić. Fixed focus. Mniejsza z tym. Dobrze, że to tylko kredka. Tak wygląda całe pudełko. Trochę spędziłem czasu nad tym. O, wszystko po chińsku, jak widać. No. Laser wygląda jak z jakichś Gwiezdnych Wojen, tak swoją drogą, z samym designem nawiązuje. Dobra. Otwieramy maluszka. Co my tu mamy? Paragonik. Już myślałem, że też coś po chińsku. 317,90. Nie wiem, czy nie przepłaciłem, ale okej. Okay. Hejsik ze świąt. To jest bardzo istotne, że mamy do ładowarki, aby nam zadziałało na naszych gniazdkach, bo naprawdę, znam ładowarki tego typu i uwierzcie mi, żeby podłączyć to z takiego zwykłego gniazdka w ścianie, to jest jeszcze potrzebne trochę właśnie tego plastiku, aby wystawało, bo tak to można co najwyżej rozkręcić tą ładowarkę i wyprowadzić kabel z tymi stykami, aby to w ogóle można było w jakikolwiek podłączyć. A więc okej, mamy ładowarkę, parametry ładowarki 350 mili... a nie, 650, okej. Sorry, moja pomyłka, pod światło było... To też za pierwszym razem pewnie widzieliście jak trójka, ale to jest rzeczywiście szóstka. Okej, 650-60 Hz, spoczko. 4,2 V prąd stały, bardzo dobrze, okej. W sumie wszystko możemy sobie zmierzyć, bo jeszcze mamy miernika, więc tak. Mamy również nasze dwa ogniwka. Mamy tylko i wyłącznie jedną optykę. I oto nasz sam laser. O nadzieję, ale to ciężkie. Wow. Nie, fokus mamy regulowany. Okej. Okay. Czyli możemy regulować wiązkę, dobra. O, 3A. Tutaj mamy prawdopodobnie prawdziwą specyfikację podaną naszej diody. Tu jest niby napisane 50 tysięcy miliwatów, ale ta naklejka widać, że tak naklejona jest, no raczej nie fabrycznie. Tak trochę krzywo. Nie zgadzałbym się z tym za bardzo. Wiązka 450 nanometrów przy 50 tysięcy miliwatów. Okej. Okay. Ruchamy tego potworka. Co tu? Śruby imbusowe? Śruby imbusowe. Aczkolwiek ta dioda faktem pasąc pod światło, no jest dosyć spora. Zobaczymy jak to będzie świecić. Okej. Okay. Ciekawe jaki to jest typ nakładki. Czy to jest skupiająca, czy to jest jakieś disco, czy co to jest? To jest też kwestia tego, ale okej. Okay. Wszystko zaraz zobaczymy. Okej, okay, zacznijmy od tego, czy przede wszystkim uzyskamy takie parametry maksymalne świecenia, jakie chcemy. Sprawdźmy przede wszystkim, w jakim stopniu są baterie naładowane, lub też nie naładowane. 3,92, no trzeba doładować. Jak będzie przekraczać voltaż 4 coś, będzie idealnie. 3,92 tak samo. Ogniwa mają niby 1300 mV. Szczerze wam powiem, to ma max 400 albo 600 max mAh. Jeżeli o to chodzi. To jest niemożliwe, żeby te ogniwa miały po 1300 mAh na każde. One mają co najmniej maksymalnie 600, bym dawał, no może 800. Dobra, załadujemy naszą ogniwka i zobaczmy, czy to działa, czy nie działa. I tak dalej, etc., etc. Nic nie świeci. Wow. I powiem wam, zaświeciłem dosłownie przez ułamek sekundy na biurko. Już mi oko trochę zabolało, okej. I od razu się wypaliła dziura. A więc zaświećmy sobie przykładowo na ścianę tą. I powiem wam, wiązka jest widoczna dobrze w świetle dziennym. A więc to już coś jest, trochę fokuskiem grzebałem, dlatego taka dziwna wiązka się wytworzyła i trochę mi blat przypaliło, bo ustawiłem fokus na bliski, czyli z bliskiej odległości ta wiązka będzie coraz mniejsza, ale sami widzicie, że w świetle dziennym jest to idealnie widoczne. A więc no. A więc cóż by tu powiedzieć?
Przekręćmy fokus tak jak był. Teraz powinno świecić normalnie. Teraz świeci punktowo, jak widzicie. Zobaczymy jeszcze, co tam ta optyka będzie robić, ale powiem wam, unikać przedmiotów, które odbijają światło, bo naprawdę ten laser jest jednym z mocniejszych, no i w sumie widać. I do tamtego zielonego, który miałem, to się po prostu nie umywa. Tą wiązkę jestem w stanie dostrzec przy świetle dziennym gołym okiem. I to bardzo dobrze, a przy tamtym zielonym ledwo co był dostrzegalny ten punkcik. I tutaj zaraz jedę po zapałki i będziemy robić testy dalsze. I to i tak jeszcze nie jest pełna moc, bo bateria tam straciła 1/6 mocy, bo tam ma być równo powyżej 4V, to jest w pełni naładowane takie ogniwko, a tam mamy 3,9. Ale powiem wam, jest ciekawie. Chcecie wiedzieć, co robi ta optyka jedna? To jest właśnie ten efekt disco, który mamy często w takich laserach ogrodowych do ozdoby domu, na przykład na święta właśnie się spotyka ten efekt, że to tak samo przechodzi z takich mniejszych cząsteczek w jeszcze mniejsze albo w jeszcze większe. Powiem wam, jeżeli chodzi o tą moc lasera, to może coś w tym być, ale no 50 W to na pewno nie jest, bo jakby to było 50 W, to musiałyby być do tego dołączane czerwone okulary ochronne. Specjalne gogle, a nie mam tutaj do tego żadnych gogli dostarczonych, a więc to jest klasa lasera 3A. A do 3A jeszcze nie trzeba mieć gogli, a więc spoko, ale powiem wam, że moc jego robi na mnie wrażenie. Trzeba uważać tutaj, jak widzicie, mam szybę. Jeżeli odbije się ta wiązka od szyby bez tego i by mi wleciała w oko, no to widzę w oku aktualnie takie niebieskie punkciki. Dobra, zaraz robimy test na zapałkach. I powiem wam, że w tym wypadku wykorzystamy kwiatka, jakkolwiek by to nie brzmiało. Mamy tutaj wsadzone 4 zapałki, odpalam laser i zobaczymy, czy uda mi się którąś z nich odpalić. Mniej więcej z takiej odległości, to jest na oko, nie wiem, 1 metr. Zobaczymy, pierwsza zapałka, hop. Voila. I kiedy napięcie spada poniżej 3,7 V, to na przykład 3,1, no to laser automatycznie się wyłącza, więc trochę takie ech. Nie poświeciliśmy sobie za długo. Dobra, specjalnie czekałem na tą porę. Jak widzicie, jest dosyć ciemno i teraz patrzcie, co się będzie działo. Wiązka jest idealnie widoczna. Nie wiem, czy widać to tak idealnie, jak ja to widzę. Ale dosłownie, wiązka się tak rozszczepiła. Czekaj, gdzie pójdę po odświeżacz powietrza, będzie wtedy to idealnie widoczne. Bo tak to tylko ja to widzę. I tylko ci z bloku naprzeciwko, ale co niektórzy ludzie, ale naprawdę efekt jest powalający. Dobra, mam nadzieję, że to będzie w miarę widoczne. Zrobiłem status kwiata. A, status. Status, dobra. Taka wiązka. Jest mniej więcej rzucana. Jak siknę. Widać to. Naprawdę, takie jest rozszczepienie tej wiązki. I powiem wam, to jest mega widoczne. Naprawdę. Wow. Teraz widzicie dopiero zasięg tej wiązki mniej więcej, jak to wygląda. Ale efekt jest spektakularny. Zrobię. Dziękuję, jak to będzie widać. O. Tak jakby fontanna, co nie? Światło wychodzi z tego. Wow. To trzeba uważać, bo naprawdę tym światłem można się oparzyć. Już do tego doszedłem. To odświeżacz powietrza pójdzie. Tak długa jest ta wiązka, jak widzicie. Wow. Mega wow. Zaraz mi się cały odświeżacz powietrza skończy. Ale rozszczepienie wiązki jest naprawdę spore. Tak się rozszczepia ta wiązka na szerokość. Stąd jest idealnie widoczne. Teraz czekajcie, rozszczepię ją i nagram to, jak na rozszczepioną wiązkę puszczam otwieracz powietrza. Nie wiem, czy to widać, ale aktualnie całą połówkę górnego bloku oświetliłem, zdjąłem całkowicie matrycę.
z tego, znaczy optykę z lasera i teraz patrzcie, jak to będzie widoczne. Gwiazdka jest całkowicie rozszczepiona i światło rozchodzi się dosłownie wszędzie, po całej lambdzie, po całym trójkącie. Dobrze to jest widoczne. Tylko, że mi optyki nie sfiło. Dobra, tak to mniej więcej wygląda. To jest cały kąt padania lasera. Tak to właśnie wygląda. No dobra, mam nadzieję, że sąsiedzi się nie wkurzą. Ja nie mówię, ale raczej nikt o tej porze nie śpi, o 19. Dobra, i to chyba na tyle z testów. Jeszcze siatkę stestujemy może. W ogóle teraz spójrzcie na to rozszczepienie światła. Rzucam w zasadzie taką wiązkę jakby na ten blok. Nie wiem, czy jest to dobrze widoczne, ale mniej więcej dobrze. Ciekawie to wygląda. Dobra. Dobra, teraz przejdźmy do testu w pomieszczeniu i w sumie już powoli będziemy kończyć. Bo co tam jeszcze? Mogę wam pokazać test z taśmą izolacyjną, że ją przepali. Albo worek na śmieci. Przykładowo. O, widać. Już są dwa otwory. Widzicie. Dobra, przechodzimy do testu w pomieszczeniu, jak to wygląda, bo tam się światło wiele lepiej odbija i kończymy.